Jaka Oliwia jestem? Zamordna. Cześć kochani, witamy was w kolejnym vlogu. Dzisiaj jest sobota i właśnie zepsułam regulację przy hokerze. Także to zostaje między nami, czyli moimi dziewczynami i wami, moi kochani widzowie. Proszę mojemu mężowi nie mówić. Aczkolwiek ta regulacja już jakiś czas temu przestała działać, także ten zgrzyt przed chwilą to... Ola. To już tak miało być. Nie, dziewczyny? Jesteś za mocno. Słuchajcie, sobota, dzień wolny, a ja wstałam dzisiaj o godzinie 7, po prostu obudziłam się, nie mogłam spać. A to dziwne, bo wczoraj byliśmy w kinie i na kolacji i wróciliśmy naprawdę bardzo późno. Dziewczyny były u babci, nie, nie były same, także spokojnie. I czekamy właśnie na kredkę. Zrobiłam zakupy. O, jaką mam wieżę tutaj z ręczników. To słuchajcie, ten dzień jest taki długi i tak przyjemnie mi się siedzi tutaj w tym czystym domu, że szok. Teraz się zabieram za gulasz, ponieważ obiecałam naszym gościom, że zrobię dzisiaj gulasz. No, także idę gotować. Gulasz już mam wstawiony i w ogóle dzisiaj od rana jestem sama z dziećmi, ponieważ Piotruś musiał pojechać do pracy. I potem po pracy jedzie już odebrać naszych gości. Ale dziewczyny mi pomogły i sobie ze wszystkim poradziłyśmy. Także posprzątane jedzenie na gazie. Nie wiem, czy mi je wejdzie, bo no nie jestem pewna. Robię z nowego przepisu i wiecie, zawsze to jest jakieś ryzyko. Moja mama zawsze mówiła, żeby nie robić nowych rzeczy z niesprawdzonego źródła, z przepisu, którego nie znamy, kiedy mamy gości, żeby nie daj Boże coś nie wyszło, ale jak nie wyjdzie, to też sobie poradzimy, nie? Tacy głodni byliśmy, że nie pokazałam całego obiadu, tylko już taki napoczęty. Wygląda to tragicznie. Kopytkę. No, także przesoliłam. Bardzo dobry, słuchajcie. Taka ciemna jestem. Tak mówią goście, bo siedzimy pod światło akurat. I słońce wyszło, słuchajcie. A w nocy zaczął padać deszcz i ja mówię do Piotrka: patrz Piotr, pada deszcz. Co to oznacza? Że kredka jest blisko i jedzie. Kredka przyjeżdża i beznadziejna jest ta pogoda. No, naprawdę, ale teraz zobacz. Do której kamery? Odczarowałaś to. Odczarowałaś, jest piękna pogoda, mocno ale w wieje, ale... nie była też piękna pogoda. Było zimno, ale było ten. Było... To dla ciebie, tak. To dla was. Ja słuchajcie, jestem tak zdyzelowana totalnie. Źle się czuję, bo coś się jakieś choróbsko mnie bierze i... No, zaraz się przejdzie. Zaraz alergię dostanie. Po tej wołowince, która była przesolona, sól konserwuje, na pewno potem będziesz się lepiej czuła, ale zobacz, gardło też jak masz chore, no. To płucze się wodą źle z solą. Się czuję, nie musisz to płukać, widać, bo masz w obiedzie uloli nadmiar soli. Uloli, tak. Uloli nadmiar soli. A to Marek mówił z... To Marek z kadru. Z kanapy. To ma takie same fryzury. Wikuś. Widzisz? Wika, zobacz, piraci płyną. Fajnie? Nie ma piratów? A może się schowali? Ale jak szybko płynie ten statek, ty. Trochę za szybko, jak byłaby strasznie. Yeah, maybe they're hiding. Pirates are hiding, you think? Wiesz, teraz na odrzutach wszystko, nie? A tak jak my mieliśmy też kontrolę na wodzie. Sandra, szczęście. Ale popraw jej czapeczkę na uszy. Ale patrz, żeśmy pochwaliły pogodę i się zrobiło zimno, nie? Ja i tak wolę, żeby było zimno, niż żeby padał deszcz. To prawda, tak, bo już człowiek coś porobi. To mi już nie przeszkadza. Zrobię sobie o tak i jest mi fajnie. No i teraz jesteśmy gangiem w kapturę. Strach się bać. Strach się bać. Przed nami obstawa. Powinniśmy mieć jeszcze taki magnetofon. Hip-hop! Boombox! No to... Tak, to się tak nazywa! No a patrzcie, tam muzeum w tle pięknie wygląda. A Oliwia po angielsku, słuchajcie, zaczęła mówić słuchajcie, dzisiaj z Wiką. Ja w ogóle chciałam bardzo właśnie pochwalić... Czekaj, przejdę, bo ludzie nie mogą przejść. Chciałam pochwalić właśnie Oliwię, że Oliwia normalnie rozmawia całymi pełnymi zdaniami. Szok. Całymi pełnymi zdaniami, masło maślane, kredka. Ale wiadomo, o co chodzi. Tak, normalnie z Wiktorią po angielsku. No. Ja jestem w szoku. Czy Oliwia się uczyła... Od przedszkola ma, ja ją... A prywatnie jeszcze ma, od tak? przedszkola chodzi na dodatkowe, aha, prywatne zajęcia, a teraz w szkole ma tylko w szkole, aha, zajęcia, ale ma bardzo dużo godzin w tygodniu, także... no... Fajnie. Także bardzo dobrze uczymy.
bardzo dobrze uczą i fajnie to słyszeć od osoby z zewnątrz. Od osoby z Ameryki. Od osoby z Ameryki. Która nie umie angielskiego. Tak, faktycznie. Mama, nie umie. Co tam jest? Dlaczego? Wika, fajny wujek w okienku? Fajny, nie? A za co go lubisz? Jest miły? Tak? A jest wesoły? Tak. A jest kochany? A jest mały czy duży? Duże. A ma małe mięśnie czy duże mięśnie? Duże. Duże? A jest silny czy słaby? Silny. Pięknie. Jest tak zimno, zobaczcie na mój nos. Ale jest fajnie, wiecie? Bardzo mi się podoba Gdańsk. Uwielbiam. Uwielbiam to miasto. Dawno tu nie byłam, ale uwielbiam. Czemu mi z kadru uciekłaś? Bo tak. Królowo. Ania. Słucham. Zobaczcie, kierunki. No piękne są, ja wszystko to nagrywam. Nagrywaj. Wszystko nagrywam, już miała piękną pamiątkę. Chociaż Gretka się zadeklarowała u siebie na vlogu, że w przyszłym roku przelecą do nas w lipcu, także po co i taka pamiątka, jak za chwilkę już tutaj wróci, nie? Powiedzcie sami. Wychodzimy już i ten pan ma urodziny i specjalnie goście do niego przyjechali z Ameryki. Przyjechała Wiki z Ameryki. Prawda? Chińczyk, dawaj. A tutaj jego partnerka piękna, którą znacie z innego filmu. Trochę bardziej smutnego. Oj tam. Ale Madzia odpisuje na wasze komentarze cały czas, także... Pozdrawiam was super. Serdecznie. Proszę, Wiku. Dziękujemy za wszystkie miłe słowa. Bardzo. I ważne. Jest miło.